Oliwia Stasiak, dzień dobry, witam w rozmowie Echo 24. Ze mną w studiu Paula Szewczyk ze Strefy Kultury Wrocław. Cześć, dzień witam, dobry. Hej. Strefa Kultury Wrocław organizuje specjalne spektakle, wydarzenia dla najmłodszych widzów. Szykujecie tych widzów na spotkanie z teatrem, ze sztuką, można by tak powiedzieć. Cykl Firlej Dzieciom. Jaki jest w ogóle jego cel? Przede wszystkim przybliżenie i przedstawienie dzieciom teatru, który jest namacalny, taki bliski, który wchodzi w interakcję z widzem. I są to selekcjonowane grupy teatralne, które pokazują, przedstawiają spektakle, które mają jakieś wartości takie bardzo edukacyjne, bądź jakieś nawiązanie do ekologii, jakieś fajne, zabawne spektakle komediowe, takie familijne, które łączą też jakby właśnie wszystkie pokolenia, że nie są to tylko spektakle stricte dla dzieci, ale są to spektakle dla całych rodzin. No bo jak popatrzymy na kategorie wiekowe, zaraz będziemy mówić o poszczególnych spektaklach, ale mamy tutaj od 3+, 4+, 5+, 6+, no to jednak najmłodsi i tą uwagę dokładnie. Spektakle od 40 do nawet 60 minut, więc uwagę takich najmłodszych, żeby przykuć, to jednak ten spektakl trzeba stworzyć w określony sposób. Czym one się charakteryzują? Tu już trochę o tym wspomniałyśmy właśnie. Właśnie tym, tą interakcją też dużą z dziećmi i tym, że ta scena jest na tyle blisko, że dziecko może je praktycznie dotknąć. Tego aktora ma tak na wyciągnięcie ręki. Tworzy taką więź, ale też przede wszystkim więź z drugim dzieckiem, czyli jakby ta bliskość też tej publiczności, takie zauważyliśmy już też taką tendencję powtarzalności, że dzieci, które nawiązały jakiś kontakt z innym dzieckiem na naszym wydarzeniu, wraca, bo też ma nadzieję spotkać znowu tą swoją koleżankę czy kolegę właśnie na tym kolejnym spektaklu, więc staramy się też, aby ta nić, ta więź relacji dzieci już się budowała, taka też przystosowanie do tego, żeby rodzice nauczyli dziecko, jak funkcjonować w kulturze, jak powinno się zachowywać w kulturze, że można się trochę inaczej ubrać, że powinno być się cicho, że nie powinno się tam jeść, pić, że jakby no jest zupełnie inna strefa, nie? Taka komfortu dziecka. No właśnie i rodzice w tym wszystkim też muszą się jakoś odnaleźć, bo z jednej strony i oni mogą nawiązać relacje z tymi innymi rodzicami, a z drugiej strony domyślam się, że te spektakle też tworzone są tak, że tam jakaś wartość dla rodzica też jest przemycona. Zawsze, zdecydowanie. Niektóre z tych spektakli traktują również o takich bardzo ciężkich problemach, o tym, jak rozmawiać z dzieckiem o przemijaniu, o tym, że czegoś już nie będzie, że ktoś już nie wróci, że coś się zepsuło, że czas płynie i nie wraca. Tego typu sytuacje, albo pożegnanie nawet z ukochanym pieskiem, czy innymi przyjaciółmi, którzy wyjeżdżają po prostu gdzieś dalej. To są te sytuacje, które są podkładane jakby w bardzo zabawny czasami sposób, ale otwierają możliwość później rodzicom i dzieciom rozmowy, szczerej rozmowy na temat problemów i tego, co ich trapi. Czyli z jednej strony pojawiają się pewnie pytania, a z drugiej strony te odpowiedzi też nieco inny sposób, taki może lżejszy. Najbliższy spektakl poświęcony wyjątkowej okazji, Światowy Dzień Wody, który obchodzimy w drugiej połowie marca i 24 marca właśnie, spektakl temu poświęcony. Idealnie, idealnie wpisuje się w całą tą ideę. Tak, z założenia właśnie odbywa się dwa dni po Światowym Dniu Wody, bo traktuje mocno na temat źródeł jej właśnie dostępności jej u nas na całym świecie naszym, na Ziemi i tym, jak ją eksploatujemy, jak dużo zanieczyszczamy naszą planetę niepotrzebnie. Mówi też o tym, jak powinniśmy o nią dbać, żeby właśnie tego uniknąć, żeby wody pitnej nikomu nie zabrakło. Więc tak, to jest bardzo śmieszna historia, bo taki agent podróżuje batyskafem i z niego nie wylatuje jakby ani woda, ani powietrze, ani nic innego, tylko bańki mydlane, więc tutaj mamy masę zabawy również i spotyka właśnie w tej podwodnej podróży Plum i Bulb. I tak zaczynają się ich właśnie podróże, historie i informacje na temat tego, co się dzieje z wodą na świecie. Czyli tutaj ta wartość edukacyjna aż się wylewa, mówiąc tym wodnym językiem. I to już w marcu, to będzie drugi spektakl w marcu, bo pierwszy już za nami, spektakl pod tytułem Momo. Otwarcie też całego cyklu, jak to się udało?
No, otwarcie cyklu po przerwie świąteczno-noworocznej, w ten rok weszliśmy w Firleju właśnie tym spektaklem, mimo że już jeden był przez nas też zrobiony, taki duży w Impart Centrum Złodziej Czasu, i one oba właśnie nawiązywały do takiego złodzieja czasu, albo do przemijania właśnie do tego, że czas już upłynął i nie da się do niego wrócić, ale oba spektakle, i ten w Impart Centrum, i ten w Firleju, wyprzedane do zera, także samo to chyba mówi o potrzebie też jakby i chęci dzieci uczestniczenia w takich spektaklach. Zdecydowanie cała publiczność wysiedziała do końca zaangażowana w to, co się dzieje, i rozbawiona trochę, wyszli z takimi rozmyśleniami, z taką refleksją na temat właśnie czasu i tego, jak można sobie nawzajem pomóc, że każdy, kto siedzi obok nas, może jakby wejść w tą interakcję i właśnie razem z nami tworzyć ten czas. A to widać po twarzach dzieciaków, że one rzeczywiście wychodzą z jakąś taką refleksją, no bo jednak jak myślimy o kulturze i widzimy tych dorosłych, może bardziej już świadomych widzów, którzy wychodzą z teatru, szczególnie po takich sztukach właśnie związanych z jakimiś takimi życiowymi przemyśleniami, no to bardzo często to widać w rozmowie, w takim tonie, w ekspresji. Tak. A jak dzieciaki to objawiają? Tak, zdecydowanie objawiają to w taki sposób, że zadają albo konkretne pytania, albo też konkretne działania już za tym idą, na przykład, bo jedna z historii opowiadała o utracie dziadka, w związku z czym ja usłyszałam, wychodząc, jakby czekając, jak dzieci wyjdą właśnie, mamo, mamo, pojedziemy dzisiaj do dziadka, bo to dziecko też już zdaje z tego sprawę, że jak dziś nie pojedziemy, to kolejnego razu może już nie być, że jakby no... Że ta historia nie dotyczy jego dziadka, ale może go spotkać i razem jakby jego też. Nawiązuje do tego, że pokazuje, jak ważni są ludzie, jak bardzo otwiera właśnie dzieci na taką akcję bardzo szybką, czyli interakcje, które jakby przyczynowo-skutkowo działają te spektakle. Jeśli mamy jakiś właśnie temat, to on bardzo często mocno wydźwięczy właśnie w taki sposób w dziecku, dokładnie albo tego samego dnia, albo w najbliższym czasie. Ta refleksja bardzo szybko przychodzi, to chyba tylko dobrze o spektaklach świadczy. Tak. Czyli problemy wody w marcu, potem mamy po dwa spektakle w każdym miesiącu, czyli kwiecień i maj. W kwietniu Król Maciuś i Ballada Cygańska. O czym będą te przedstawienia? Oj, Król Maciuś, grupa o teatr, i tutaj mówimy o 10-letnim chłopcu, który nagle musi stanąć w butach wielkiego, rządzącego króla, który musi podejmować bardzo ważne i odpowiedzialne decyzje. I tutaj też właśnie ta historia pokazuje, jak ważni są przyjaciele, znajomi w różnych strapieniach, w różnych właśnie tarapatach, jak mocno często mogą nam pomóc i podać pomocną dłoń. I tutaj, co bardzo ważne też, to pokazuje, że dorosłość nie jest taka, jaką dzieci widzą, że jest taka fajna, że tak można wszystko samemu robić. Tak się wydaje, prawda? Tylko właśnie, że te decyzje często są bardzo wymagające od nas i że często trudno je podjąć po prostu. I Ballada Cygańska, czyli taka... Tytuł dość nieoczywisty. Dotyka wielokulturowości mocno i takiej indywidualności w świecie, ale też pokazuje po prostu życie tradycyjne, życie w takim taborze cygańskim, bo tam Waleria, dziewczynka, podróżuje z rodzicami i to pokazuje, jak te dzieci w tej kulturze się bawią, jaka muzyka im towarzyszy, jak wygląda po prostu kultura cygańska. A to jest tak, że bohaterami tych spektakli są też dzieci, to znaczy, że mniej więcej rówieśnicy, czy to bardzo zależy? Bardzo zależy, raczej nie, raczej są to dorośli aktorzy, którzy tak, przedstawiają... ale pytam o tych bohaterów, to znaczy, bardzo że często. Mamy tutaj właśnie dzieciaki, które, czyli mamy
Chociaż oglądamy, jedna. Oglądamy historię dzieci. Ja domyślam się, że aktorzy jednak są tak. dorośli i grają dzieci. Częściowo, mhm. bo czasami zdarza się, że też są pokazy, których okay. dzieci przedstawiają mhm. dzieci. Ale jest to dość rzadkie. Mhm. Tutaj z reguły tak, ale jedna, chociaż jeden podmiot, jeden, mhm. jeden bohater z danej historii z reguły jest dzieckiem, tak żeby dzieci mogły no właśnie, przenieść się, utożsamić mhm. się dokładnie z rolą tego bohatera. Mhm. W maju Pan Tom buduje dom, o czym będzie ten spektakl? Tutaj kategoria wiekowa to 4+. Dlatego też, że to głównie jest teatr, który działa na zasadzie pokazu różnych projekcji i przenosi trochę do czasu, kiedy nie było sieci, telefonów, nie było komórek, nie było niczego. I to jest zabawna historia, bo w pewnym momencie po prostu pan Tom decyduje się na to, że chce mieć twój wymarzony dom. No i ludzie, osoby, publiczność przenoszą się wszyscy na plac budowy. No i też towarzyszy to temu pokaz, jak bardzo architektura kiedyś różni się od tej architektury, która jest teraz. Oczywiście takie głębokie tematy. Tak. Jak na tą grupę wiekową, to dość ciekawe i ambitne. Tak, ale dzieci też mają bardzo dużo pytań, więc chociażby na zasadzie tego, jak zmieniają się nawet te rzeczy z budowlami związane, które mają pod ręką, czyli jak, nie wiem, zmieniały się klocki Lego na przestrzeni czasu, jak teraz można bawić się Lego, jak można było się bawić, jak my byliśmy mali, nie? Więc to wszystko ma gdzieś tam swój cel. I kolejny spektakl też wokół konkretnego dnia, czyli Matka Światów związany z Dniem Matki. Tutaj spektakl jeszcze w przygotowaniu. Tak, tutaj jest spektakl, który się obrysuje, który jeszcze nie ma konkretnego opisu, którym jeszcze troszeczkę będziemy musieli poczekać na to, aż pokażemy to, co faktycznie będzie, ale będzie związany stricte właśnie z Dniem Mamy i dlatego też taka data. No i czerwiec, początek czerwca, księżycowe opowieści, to tak na początek lata, koniec roku szkolnego, tutaj dla niektórych dzieci. Dobry no i też czas. Przy Dniu Dziecka, bo to jest 2 czerwca, no tak, w związku rzeczywiście. Z czym jakby, tak. Więc 1 czerwca zawsze robimy duży koncert w Impal Centrum, a 2 zrobiliśmy właśnie tutaj tradycyjnie w niedzielę spektakl i to jest spektakl, który też mówi o takim bardzo znanym, namacalnym nam jakby podmiocie, który jest zawsze w naszym życiu, czyli o księżycu. W jakiejkolwiek historii, jakiejkolwiek kulturze nie znajduje się, jak się nie nazywa, czy to jest luna, czy to jest miesiąc, czy to jest księżyc, to jest właśnie bohater tej opowieści i mówi o tym, jak każdy z nas jest takim podróżnikiem, czyli każdy z nas ma wokół siebie kosmos, czy ten daleko nad nami, czy ten kosmos swojego mieszkania, czy swojej grupy w przedszkolu, czy rodziny, czy czegokolwiek i jak mocno po prostu dzięki też wyobraźni można w niego wyruszyć. Usłyszeliśmy już mniej więcej o czym te spektakle, to teraz tak z perspektywy rodzica, który nigdy nie myślał o tym, żeby zabrać swoje dziecko do teatru na taki spektakl i na przykład ma obawy, że dziecko nie wysiedzi lub tego typu rzeczy. Jak do tego podejść, dlaczego warto jednak spróbować? Dlatego, że drzwi u nas zawsze są otwarte, czyli w każdej chwili można wyjść ze spektaklu i na niego wrócić. Przed wejściem do spektaklu są też przestrzenie, w których można z dzieckiem usiąść, odpocząć, chwilę się zrelaksować i wrócić. Przede wszystkim też towarzyszy nam brak właśnie telefonów komórkowych, jest zakaz wideo nagrywania, rejestracji. W związku z czym dzieci nierozpraszane są też przez dodatkowe ekrany, świecidełka i skupiają się mocno na tym, co dzieje się właśnie tam. Dużo towarzyszące jest też muzyki podczas tych wydarzeń, więc czasami jest to tak, że nawet jest ona robiona na żywo do spektaklu. Dzieci są mocno zainteresowane. Artyści często wychodzą też ze sceny w publiczność, więc czasami są i piłeczki, które lądują pośród właśnie dzieci, ale też jest to inny charakter przestrzeni, bo przed sceną mamy strefę poduszek, więc dzieci siedzą sobie wygodnie na kolorowych podusiach i mogą
się dowolnie powiercić trochę, to nie jest tak, że muszą sztywno siedzieć w krzesłach. Mogą oczywiście usiąść z rodzicami z tyłu, ale jest ta przestrzeń też taka typowo dziecięca, taka komfortowa, cozy, swobodna, dokładnie. I tutaj nikt się nie zdziwi, jak dziecko nagle sobie zaśmieje się w głos, czy coś skomentuje. Jest to jak najbardziej na miejscu. Taka swoboda. Tak, ponieważ właśnie ten teatr ma uczyć. Te dzieci muszą się nauczyć gdzieś tego, jak to bywa. Oczywiście czasami artyści proszą o chwilę cierpliwości i teraz o ciszę, ale to też ma na celu właśnie pokazanie tej jakby kultury teatru i koncertu wśród młodej publiczności, którą no jak nie my, to kto? Absolutnie tak. Dużo informacji padło, więc gdzie szukać tego wszystkiego, jeśli ktoś będzie już chciał posprawdzać konkretne spektakle i daty? Na naszej stronie www.strefakultury.pl. Tam w kalendarium są wszystkie wydarzenia dla dzieci i odnośniki do wszystkich biletów. Bilety zawsze kosztują tyle samo. Nie ma tutaj różnic. I to są zawsze niedziele o 12 w Firleju na Grabiszyńskiej 56. Więc łatwo zapamiętać, tak. A szczegóły można doczytać na stronie. Tu stawiamy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.